W zadaniach, w których obowiązują odsetki proste, czyli jest brak kapitalizacji, można bardzo sprawnie ustalić wartość bieżącą, czy to lokaty, czy jakiegoś kredytu, pożyczki lub innej wartości pieniądza, na podstawie wartości przyszłej, która po pewnym okresie czasu pojawi się, stopy procentowej oraz jak długo ten okres czasu trwał. Musimy pamiętać, że stopa procentowa i czas trwania pewnej płatności musi być uzgodniony. Muszą to być na przykład w przeciągu miesiąca albo w skali roku te wartości. Można korzystać z tego wzoru lub z wygenerowanych przez siebie samodzielnie w programie Excel tablicach finansowych. Jeśli wiemy, jak długo trwa okres, powiedzmy, czy to kredytowania, czy trwania lokaty oraz jaka stopa procentowa obowiązuje w pewnym okresie czasu, na przykład w skali roku i czas wtedy też je musi być liczony w latach, możemy bardzo sprawnie obliczyć wartość obecną na podstawie wartości przyszłej przemnożonej przez mnożnik, który zawiera się na przecięciu odpowiedniego wiersza i kolumny. Oznacza to tyle, że jeżeli znam wartość przyszłą i umiem korzystać z takich tablic finansowych, bardzo szybko mogę obliczyć wartość bieżącą. Ponieważ jeśli wartość przyszła to jest na przykład 1000 zł, a mnożnik, który mnie obowiązuje to jest 0,583, mogę ustalić wartość bieżącą, mnożąc właśnie tą wartość 1000 zł razy ten mnożnik znaleziony w tablicach. Oznacza to tyle, że wartość przyszła po okresie 7 lat i obowiązywaniu na przykład stopy procentowej 8% w skali roku daje nam wartość bieżącą, czyli w momencie podejmowania decyzji na poziomie 583 zł. Tablice takie wygenerować można oczywiście samodzielnie, pamiętając o tym, że trzeba usztywnić odpowiedni wiersz i odpowiednią kolumnę do wzoru, który mamy tutaj podany po lewej stronie.